Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to mi drodzy jest kolejny odcinek z gry Star Wars Jedi Survivor. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę. Czy to będzie ostatni odcinek? Czy teraz już stawimy czoło Bołdowi na Tanalor? Jak widzicie, Tanalor istnieje i ma się dobrze, i to by miała być ta nasza ostoja spokoju z dala od Imperium. No i jak to Bołd powiedział do Kala, że ogólnie wszystko by było gitara w momencie, kiedy Kal nie zdecydowałby, żeby oddać Tanalor tej sekretnej ścieżce. Więc to chyba była tak jakby czara goryczy, która tutaj wywołała u Bołda tą, a nie inną decyzję. Także cóż. Zobaczymy. Ciekaw też jestem, jak potężnym Jedi, no teraz już Sithem, chociaż w sumie teoretycznie nie jest Sithem, po prostu ma czerwony miecz, ale to jest po prostu Jedi, który zdradził. Czy można nazwać go Sithem? Sith to jest taki bardziej wkurzony Jedi, który ma w sobie dużo złości i cierpienia, i wtedy moc zmienia się w tej osobie, a w nim? Ma tą córkę, kochał tą żonę, no teoretycznie chyba wszystko co robił, to kierowało nim właśnie jakby to, że jestem ojcem. Więc pytanie, czy można nazwać go Sithem w tej sytuacji, no bo teoretycznie może nie mieć w sobie w ogóle złości ani cierpienia. No cierpienie pewnie jakieś tam ma. No tylko w sumie czerwony miecz, nie? Bujne ogrody. O, nice. Dobra, widzę, że możemy tutaj sobie sterować Merin. W sensie mogę ją poprosić tutaj o wsparcie. Więc myślę, że będzie tutaj bitka. Właśnie, też pytanie, co tutaj będzie dalej z przemianą naszego bohatera. Kata. She's not much younger than we were when our families were taken from us. I know. You and I will carry that loss for the rest of our lives. But Kata still has a chance. Yes, she does. Very well. We will give both the choice to stand down. For Kata's sake. And ours. No widzicie, i się dogadali. Najpierw Merin powiedziała, że Bołd albo zabije, albo zostanie zabity. Ale Kal, pomimo tego, że przeszedł jakąś godzinę temu przemianę delikatną, no i zresztą widzimy teraz, jak wygląda ta jego dodatkowa moc podczas spowalniania tego czasu, że robi się taki bardziej agresywny. To pomimo tego zaoferował tutaj, żeby dać Bołdowi drugą szansę, więc tak naprawdę to już będzie po Bołda stronie, czy on będzie chciał tą szansę wykorzystać, czy raczej niekoniecznie? Zobaczymy, zaraz może się dowiemy. Dopiero 4 minuty za nami, więc jeszcze sporo czasu. No dobra, i teraz nie moglibyśmy pociachać tego statku? Przynajmniej byśmy wiedzieli, że nie spierdzieli, nie? Ja bym tak przynajmniej zrobił, tylko nie pytanie, czy to jest Jediowe, czy bardziej Sithowe podejście do życia. No, powiem szczerze, że fajna ta miejscówka. Też bym chciał tutaj mieć miejscówkę, swoją bazę. Ten sobie będzie jeszcze oczywiście skanował po drodze fontanny. Fontanna ceremonialna, ok. Widzę, że tutaj w ogóle nie dali żadnych przeciwników. Ciekawe, czy to po prostu będzie taka prosta ścieżka do. Do you hear that? Kata. Ktoś się tu śpiewa. Przedsionek świątyni. I will sing you song.
Właśnie, kurde, powiem wam szczerze, że tutaj też twórcy świetnie podeszli do tematu. Pozwolę sobie tutaj zrobić krótką refleksję, bo grają też na naszych emocjach na zasadzie, że ciemna, jasna strona mocy to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zdrada i wściekłość Kala. A trzecia rzecz to jest właśnie ta więź pomiędzy Boldem i tą jego córką. I to, że tak jakby do wszystkich jego decyzji pchnęło go to, że on po prostu chciał mieć zwyczajnie spokój. I chciał zwyczajnie, żeby jego córka była bezpieczna. No i teraz pytanie, jak do tego wszystkiego podejść? Kal się wkurza, bo to zdrada. Ten chciał po prostu ratować córkę. No i tutaj naprawdę strasznie grają na emocjach twórcy. I powiem szczerze, że fajne to jest, naprawdę, bo to daje do myślenia. A im więcej giera daje do myślenia i się więcej zastanawiacie, co by było bardziej moralne, to znaczy, że to jest dobrze napisane, nie? Hey, Kata. This is Marin. She's a friend. I'm sorry Papa hurt you. Yeah. He said I'd never see you again. What are you doing here? Kata, your father stole something very important. We're gonna ask him to give it back. Will you show us the way? Okay. Follow me. Czyli on się ich tutaj na pewno nie spodziewał, bo nie zostawiłby córki tak o po prostu samej sobie. Like it here. It's dark and lonely. You don't have to be afraid. Better? O, i teraz Kal idzie z tyłu i sobie myśli, o, Merin, ale byś była fajną mamusią. Może zrobimy sobie małego padawana. No tak, tak właśnie to ma działać, no. Tak właśnie myśli mają się w głowie nam pojawiać. Ewentualnie można już takiego odchowanego dzieciaka sobie tutaj adoptować. Zaciukać Bołda. Młoda i tak nic nie będzie pamiętać. Kata! How did you get here? It wasn't easy. You shouldn't have followed us. Papa, don't! Stay back, Kata. This is the only way to keep you safe. She will be safe. I promise, Bode. But listen to me. It's over. Lay down your weapons. This planet will be a haven for those hunted by the Empire. Including Kata. And you. But you have to surrender now. Go outside, Kata. Listen to them, please. Decide what's best for my family. Nice. Oh shit! Distract him! I will strike from the shadows. O, fajnie. Chyba mi jakiegoś granata pod za koszulę wrzucił, bo nie wiem co tu się stało. Ale powiem szczerze, że chyba nie ma dla chłopa ratunku po tej sytuacji, którą tutaj zrobił. Nie wiem czy widzieliście, ale prawie zawalił ten most pod nogami własnej córki. Wydaje mi się, że tak po prostu też działa umysł rycerza Jedi, w którym
przejmuje kontrolę ciemna strona mocy. Było to dostrzegane w wielu, wielu sytuacjach już w tym uniwersum, gdzie rycerze Jedi przejęci przez ciemną stronę mocy robili rzeczy po prostu wbrew tak jakby logice. Tak samo tutaj. No chłop ratuje córkę i ucieka na planetę, o której nikt nie wie, żeby ratować córkę, po czym prawie ją zabija, tak? Okej. Okay. I'm ready. No i teraz ciekawe, jak będziemy biec obok, to będzie kata obok stała? Po drugiej stronie mostu, czy nie? Chyba nie. Przynajmniej nie trzeba daleko biec do tego chłopa. Oj, mamy eko po drodze. Pytanie właśnie też, czy to będzie już taki final fight, czy jak? Zobaczymy. Master Ancesis, please. He has the will to fight. And I admire. Oj, dwa leczenia zmarnowałem. O, dzięki. Nie ma to jakby z blastera dostać prosto w czambo. Och, wyczekałem strasznie tutaj. O, tego nie było. Mamy to. Teraz już zaakceptuję mrok. Are you ready? Nawet chyba jakieś leczonko zostało. Myślicie, że Kal sieknie piorunami? Piszcie na czacie. No jestem ciekaw, co zrobię. Ja myślę, że pioruny walną. Poszło. Oh shit. Aha. Oż ty. Jakie ma... Jakie ma ataki? Nic się nie stało, jestem zawiedziony. Jestem totalnie zawiedziony. Gdzie jest ten zaakceptowany mrok, do cholery? Czy ja może miałem teraz może ten żółty pasek nabity i powinienem go użyć? Nie zauważyłem w ogóle. Jak tak, to lipa, bo nie widziałem, a jak nie, no to nie wiem, o co chodzi. Że co, że go odepchnął, troszkę więcej mocy użył przy tym i to jest ten zaakceptowany mrok? Thank you.
shadows. Disappointing. Ale męczarnia to była ta druga faza. Uszty. O kurde. Yeah.
O! Czyżby? Don't put this on your daughter. Mode, we know what it's like to grow up alone. Please, listen to them, Papa. Jeden centymetr życia mi został. To musi być koniec. And when the Empire comes, will you be able to protect my little girl? I'm sorry, God. I tried. Dawaj. Nie będę komentował w trakcie tej sceny, ale... Speak. I was not much older than you when I lost my family. For many years I carried this pain. I did not want to feel better. Why? I thought if I let go of the pain, I would be letting go of the people I loved. But I was wrong. And one day, I met someone who also lost his family. Together, we found another way to survive. This pain is yours. It is part of you. When my mother died, it changed Papa. And me too, I guess. Yes. But it does not have to define you. And you must not let it consume you. Thank you.
No wiem, Kiciuś, wiem. Smutna scena bardzo, tak. Szedłeś się przytulić aż. Saved my life on Brock. Let me walk my own path when I needed to. You taught me what it truly means to be a Jedi. Now you're gone. We will continue your legacy, Seer. We will build something that can outlast the Empire. I promise you that. I promise. But I'm scared. I almost lost myself. I don't know if I'm ready. I'm ready for what comes next. Guide her through the darkness. O! Jest jakaś cutscena. Well, not exactly what we expected. But this place is our home now. Yeah, Grease. Yeah, I guess it is. Still got a lot of work ahead of us. It will take time to contact the hidden path. And find the anchorites. And build a saloon. I mean, the place is creepy, but it does have franchise potential. This belongs with you. No teraz ty przyszłaś, zobaczyłaś, że się zwolniła miejscówka i przyszłaś do mnie. What do you think, kid? Should we give it a shot?
Let's do it. That's the spirit. That's great. Come on. I'll bet you're hungry. I'll make you something to eat. Did you ever have a scaz stick? Okej, okay. Po napisach dostajemy cutscenę plus informacje. Przygoda ukończona, udało ci się dotrzeć do końca. Galaktykę wciąż możesz jednak swobodnie eksplorować i odkrywać kolejne jej tajemnice. Nowa przygoda plus jest teraz dostępny w menu głównym. Odblokowane zostaną wszystkie postawy i elementy kosmetyczne z poprzednich rozgrywek oraz kilka nowych atutów i kolorów miecza świetlnego. Wszystkie punkty umiejętności także zostaną przeniesione do nowej rozgrywki. Nowa przygoda plus darmowe atuty. Atut czystość zapewnia ogromny wzrost obrażeń, który dotyczy będzie równo sojuszników, jak i wrogów. Wojownik zastępuje standardowych wrogów nowymi, trudniejszymi starciami. Krzyk mody w momencie śmierci randomizuje twoje przedmioty kosmetyczne. Okej. Okay. Tyle ode mnie, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Nie wiem, jaka gra będzie kolejna, bo jeszcze nie zdecydowaliśmy. Będę informował na Discordzie. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.